W latach 46-53 na pewno, a jeszcze kilka lat potem miał swoją siedzibę powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Złożyć kwiaty, zapalić znicz, wyrazić naszą pamięć o osobach, które w tym miejscu traciły zdrowie, często życie, o osobach, które wyszły z domu, które zostały spytane, tutaj były przesłuchiwane i nigdy do domu nie wróciły. Te osoby spoczywają w masowych mogiłach na terenie Płocka i powiatu płockiego po biegu tropem wilczym pamięci żołnierzy wyklętych w 2015 roku. Udało się od 11 świadków pozyskać zeznania dotyczące miejsc, gdzie prawdopodobnie mogą spoczywać szczątki osób, które straciły swoje życie właśnie w tym miejscu na końcu lat 40. i na początku lat 50. XX wieku. Mamy nadzieję, że to spotkanie tutaj i to złożenie kwiatów i zapalenie zniczy dopomoże temu, że jeśli będzie taka możliwość w najbliższych latach, być może również w Płocku, jak w innych miastach, jak we Wrocławiu, jak w Jeleniej Górze, jak w Białymstoku, dojdzie do ekshumacji, może również do rozpoznania i do następnie pochówku z właściwymi honorami tych, którzy stracili swoje życie często za to, że osoby z ich rodzin były w Armii Krajowej. Ojciec, brat, wujek. Robertowi, Molowi proboszczowi parafii Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, która jest głównym organizatorem wraz z Urzędem Miasta i Polskim Centrum Kultury, panu burmistrzowi Michałowi Kiszko, harcerzom z 11 Płockiej Drużyny Harcerskiej Kajman i wszystkim innym delegacjom. Zapraszamy wszystkich na mszę świętą w intencji żołnierzy wyklętych między Polski i Polaków za naszą ojczyznę, która za 30 minut będzie odprawiona w kościele w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, gdzie posługują ojcowie jezuici, a następnie po mszy świętej jest pół godziny na przejście na Stadion Płocki przy ulicy Kłusocińskiego i tam o godzinie 14 rozpoczynamy na płycie asfaltowej przy Placu Zabaw, ze względu na to, że stadion jest rozmoknięty. Rozpoczynamy nasz bieg trochę w pamięci żołnierzy wyklętych. Dziękuję wszystkim za obecność.